Cześć, jestem Seba, jestem trenerem oraz instruktorem CrossFit. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić trzy skakanki, które wybrałem dla Was. Od razu przejdę do tej skakanki pierwszej może. Jest to bardzo fajna skakanka, dość, że ma już tą taką linkę troszkę profesjonalną, czyli już jest troszkę ta żółkowata linka. Do tego fajne marążki, które mega fajnie mają przyczep na rękach. I do tego, co najważniejsze dla mnie i dla moich podopiecznych, jest to, że mogę zawsze ustawiać, ktoś jest mniejszy, ktoś jest większy, tak? Więc żeby ta skakanka była dostosowana do wzrostu mojego podopiecznego, czy tam do Was, tak? Więc musicie o tym pamiętać, że też trzeba wybierać takie skakanki, gdzie możemy sobie zmniejszać bądź zwiększać długość tej linki, tak? Co jest bardzo, bardzo ważne. I też, co najważniejsze, jest już troszkę lepsza ta skakanka, bo już można ją bardziej obracać. Czyli moim zdaniem dla osoby początkującej ta skakanka jest naprawdę bardzo, bardzo fajnym sprzętem. Następną skakanką, którą już chciałbym właśnie troszkę więcej o niej powiedzieć, to jest to skakanka z właśnie łożyskami, która już tutaj, jak widzicie, się obraca lepiej. Już tutaj ma te swoje łożyska. Tutaj mamy specjalną właśnie kuleczkę, która obraca nam linkę. Tak? Czyli jeszcze łatwiej, jeszcze lepiej nam się skacze. Rączka już jest bardziej przystosowana do skoków podwójnych, czyli dość, że jest już ciężka, żebyśmy mogli już tą czuć skakankę. No i też ma tutaj fajne kropowate zakończenia. Ta skakanka ma rączki metalowe, tak? Tutaj Wam nawet słyszycie. Więc to też jest bardzo fajne, gdy na przykład, nie wiem, spadnie Wam sztanga na tą skakankę, no to nic się ze mnie stanie, tak? No bo ten metal jednak wytrzyma, a niektóre skakanki niestety są plastikowe i można od razu zniszczyć sobie taką skakankę. I tak samo, jak widzicie, jest też przystosowanie do tego, aby zmieniać długość linki. Naprawdę jest to bardzo fajny sprzęt do tego, żebyście sobie właśnie mogli skakać już troszkę bardziej profesjonalnie. No i na następną skakanką, którą chciałbym Wam przedstawić, jest to skakanka skórzana, czyli jak widzicie, już ta linka jest grubsza, już jest skórzana. Do tego mamy już troszkę inne te uchwyty. Ta trzecia skakanka jest skakanką, która nam utrudni życie, można powiedzieć, tak? W treningach cross również jest używana taka skakanka, gdyż no ona sprawia nam dużo problemów, bo jest ciężka, linka jest gruba, nie obraca się tak dobrze. Jak widzicie, tutaj nie ma żadnych łożysk. Dość, że można zmieniać tutaj ciężary, tak? Wykręcamy i słuchajcie, tutaj są różnego rodzaju ciężarki, więc możemy sobie zwiększać ten ciężar rączki, możemy sobie zmniejszać ten ciężar rączki, możemy progresować, jak kupujemy, trzeba sprawdzić tą długość linki, tak? Bo jeśli kupimy za małą linkę, za krótką linkę dla nas, no to niestety no ten komfort skakania nie będzie taki jak przy tych skakankach, które możemy sobie regulować, tak? Tutaj niestety nie ma tego, więc jedynie moim zdaniem jest to ten minus, że nie ma tej regulacji tej linki, tak? Jak trzymamy, to jest naprawdę czuć, że jest to taka gruba, fajna skakanka. Myślę, że ta skakanka jest też godna polecenia, ale to już myślę, że dla osób, które naprawdę są już poziomem troszkę profesjonalnym, to nie dla amatorów, bo mówię, no dla amatorów będzie za ciężka po prostu.